Rozmawiamy z profesorem Romanem Ciuryło, kierownikiem Katedry Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Romku, powiedz, jakie dyscypliny fizyki udało się połączyć w jeden taki dobrze działający mechanizm, zarówno w swojej katedrze, jak i w instytucie? Faktycznie w Krajowym Laboratorium FAMO wykorzystujemy bardzo różne technologie. Zarówno ultrawysokie próżnie, otrzymywanie niskich temperatur, wyrafinowane układy elektroniczne, ale także bardzo złożone układy laserowe i optyczne. Dzięki kombinacji tych różnych technologii jest możliwa praca z ultrazimnymi atomami czy ultrazimnymi jonami, ale również bardzo precyzyjne, dokładne badanie układów atomowych i molekularnych w takich warunkach termicznych. I to, co jest ważne, te różne technologie, często wypracowywane do badania różnych obiektów, mogą być przenoszone na inne układy i prowadzić do opracowania całkowicie nowych rozwiązań i otrzymywania nowych wyników. A powiedz, jakie takie zastosowania praktyczne może mieć taka super dokładna spektroskopia atomowa bądź cząsteczkowa? Jednym z takich sztandarowych przykładów są optyczne zegary atomowe. To dzięki wykorzystaniu ultradokładnej spektroskopii i kontroli częstości i zgrania częstości lasera z przejściem atomowym można tworzyć wzorce częstotliwości o stabilnościach nieporównywalnych z innymi układami dostępnymi obecnie technologicznie. Żeby dać obraz, jak dokładne to mogą być układy, należy sobie wyobrazić cyfry, liczby 18-cyfrowe i z dokładnością do jedynki na tym ostatnim miejscu jesteśmy w stanie kontrolować częstotliwość takiego zegara. Innym zastosowaniem bardzo dokładnej spektroskopii molekularnej, już nie tyle w takich ultrazimnych warunkach, ale właśnie w warunkach atmosferycznych, są niesłychanie ważne dla pomiaru ilości zanieczyszczeń czy gazów cieplarnianych, które mają ogromny wpływ na to, jakie są warunki życia w naszej atmosferze. Ale no właśnie, to trudno uwierzyć, ale właśnie takie pomiary są wykorzystywane. To spektroskopia nam mierzy jak najdokładniej właśnie stężenie takich gazów. Tak jest. I tak naprawdę tutaj przychodzą nam z pomocą zarówno techniki eksperymentalne, które potrafią nam określać ilości na przykład dwutlenku węgla z dokładnością lepszą niż procent, a w zasadzie na poziomie promili. I co ważne, żeby to zrobić odpowiednio, należy też rozumieć teorię opisującą te rezonanse, bo w innym wypadku wyniki nie będą dokładne. A powiedz, czym jako instytut odróżniamy się od innych podobnych miejsc w Polsce i na świecie? Co jest takim naszym atutem, twoim zdaniem? Według mnie takim bardzo ważnym elementem, który wyróżnia Toruń i Instytut Fizyki tutaj, są warunki pracy dla młodych pracowników. Mamy szereg przykładów osób, które właśnie tutaj mogły rozwinąć swoje kariery naukowe, realizować bardzo ambitne cele i osiągać spektakularne wyniki. To może być optyka kwantowa i splątanie kwantowe, ale takim również spektakularnym przykładem jest
tomograf optyczny, tomograf komputerowy, który umożliwił stworzenie nowego instrumentu diagnostycznego. A jak młody człowiek, jak młodzi ludzie mogą tutaj angażować się w badania? Tu od w zasadzie wielu lat, wręcz dziesięcioleci, była prowadzona polityka, która wprowadzała młodych adeptów nauki już od najwcześniejszych lat. To znaczy już po pierwszym roku studiów najzdolniejsi studenci wiązali się z grupami badawczymi i mogli realizować swoje cele. Nawet nie znając całej fizyki? Tak, to jest bardzo ważne, żeby umieć takiego człowieka wprowadzić już w bardzo dobrze wybrany temat badawczy, w którym z jednej strony będzie w stanie sobie poradzić, z drugiej strony będzie w stanie otrzymywać nowe wyniki, które będą warte publikacji w najlepszych czasopismach światowej klasy.